Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Niesamowite Przygody Van Helsinga! Siedzę tak samo. Jak widzicie, no jestem troszeczkę cofnięty, bo mnie cofnęło do save'a, ale gdzieś ekspres cały się zmianie tego, nie? Ekspres zmianie tego z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że tak. Było trochę lipa, żeby to stracić. Pan Katarina, dziękuję. Zbieramy sobie punkciki do tego pistolera, a my zbieramy się dalej. Przypomnij na mapę. Nie pamiętam, tak dawno nie grałem w tą grę, nie? Idź do pałacu maszyn. A tak, idź tutaj. Trzymać tego tego całego gazu. Okej, sporo rzeczy mi kurde Katarina kosi. Czyli są pewnie... O, albo gorsze, albo nie dla mnie. Plecaczek jakiś, rękawice, jakieś słabe paski. Co ja tam sobie zgarnąłem poza... Dobra, to jest słabsze. To jest gorsze, dobra. A, tu nie przejdę dalej, o kurde. To myślałem, że będzie jakieś... dalsze przejście, ale... nie ma żadnego. No dobra, tutaj w sumie jakieś takie... Ui, tu jest brama! Dobra. No by lipa, więc... Maska złamanego kła i zmechanizowany hełm. Ciekawe. To ona to wzięła? Nie, no ja to mam, dobra. Ale to... To jest dla taumaturga, drugie jest dla mechanika, więc to nie jest totalnie dla mnie. Kurde, szkoda właśnie, że rozstrzałeś mu zmiany rzeczy. Tak to nice, level. To było polecenie. Dobra, support proszę. Do artylerii. Bądź tak, to jest nie chyba tam było? Będzie bat Jan Tau. Na egzorcysty. Gorsza. To jest dla taumaturga, więc nie dla mnie. Niestety. No i dobra, idziemy dalej. Umiejętności. 3 punkciki. Chcę by je wpakować. Myślę, że w tą furię to są ile? To są 2 punkty. No i w tego eksperta parowania 1 punkcik. No a w karcie postaci 5 punktów, to możemy wpakować 2 w zręczność, 1 w szczęście i 2 w kondycję. Spoko. O, proszę. No to, a to tu blokowane. Spoko. Bo jeszcze wiecie, ja to jeszcze był bieda, ale przecież sama Katarina będzie ich atakować. Jasne, jeszcze jest. Zgarniane. Kolejny mank. Zapas na serii, proszę. Fighting,
Another statue. It's just like the one in Markowna. With the empty holes at its feet and all. Let's take a look. Proszę, proszę. Ile tego mam? Just one more. And who knows how many more statues. Dopiero dwa. Ciekawe, gdzie jest trzeci? I think we need all three. Whatever that's missing from here. O kurde! Wow, ej, poczułem się teraz kurde jak w tym. Jak w Dark Soulsach, nie? Z tymi gargulcami. Kurde, jakbyś tak wysoko to fajnie się uda, żeby się uda. Tak, jakbyśmy taki po prostu piorun spadał, nie? Nie piorun spada na ziemię, tylko my go wystrzeliwujemy w chmury. Masz eliksirów sporo, to warto jest to wykorzystać, a nie pan Helsing. Jakiś mieczyk zgarnięty? O, szybko wyjdzie. Zaskakująco szybko wyjdzie. Artylerię proszę. Ciekawie, czy jak na przykład te widma zapięści, czy Katarina to też tak. Albo czy to się jej liczy do tego. Czy to się jej liczy do tego właśnie, do tego pistoletu, który tam ma. Proszę o zapas artylerii. Czy koleżanek padłem? Dobra, zdradzamy się tutaj, bo pieniędzy mam w chuj, a nie mam na co ich wydawać tak naprawdę. Spróbuję po śmieci. No, spory kawałek mapy odkryty. Choć niestety też trochę marny pod względem tego, że jestem dalej na samym początku tej mapy. Spora jej część jest zablokowana przez właśnie barierę. Zobaczmy, jak to wygląda u Kataryny. 142! Ładnie! W niecałe 10 minut! Miała 72 chyba, więc kurde 50 zabiła. Ładnie. Zobaczyć, tutaj policzyło? Policzyło! Dobra, czyli ona musi po prostu zabijać wrogów w tej pozie, w tej trybie walenia z dystansu. Nie musi konkretnie zabijać normalnie wrogów. W tym przypadku po prostu zabić tą eksplozją, bo jest po śmierci, co tam
Kamizującą jej masę. Obecny stan na Mary, coś takiego? Żeby liczyło jej normalnie. Dobra. Jeszcze więcej proszę. Ja poproszę artylerię. Żeby nie było za łatwo, to mają one swoje artylerie. Proszę się dowiedzieć. Ja się pozwolę mi teraz zaopiekować. Pobiegnie na kurwicie. Chciałem toporem, ale... uprzedziły mnie koleżanki zimowe i rodzina jedna. Wróć jedna słowa do mnie. Ja akurat zaczynam się już zrobić. Okej, nieźle idzie. Brawo, bo oni zostali, że mnie nie atakują. Jeszcze wzięcie prawie w ogóle mnie nie atakują, to jest w ogóle w sumie osobna. Pierścień łowcy skrwawniki, prawda? Dobra, jeśli mam chwilę spokoju, to zobaczmy ten pierścień. Nie jest gorszy, więc out. Też jest gorsze. Ja mam 25, dopiero więc tego jeszcze nie założę, ale sobie poczeka. Gorsze tego jej nie dam. W sumie nic jeżeli nie dam, więc dobra. Slave driver! Next time you go. And I'll do nothing. Widzimy się później, Katarino. Zajmę się tym talatem. Muszę iść, kurde, w górę, więc może warto tam się nie zmierzać. Ale unikać się na mnie pojedynie się za. Myślę, że się niestety złapałem ostatnio, że mam takie dość przemyślenia graczy w odnośnie tego typu gier, a mianowicie, że to są dobre gry do grania, ale no trochę słabe do nagrywania, jeśli wiecie, co to nie jest. Przynajmniej nie do streamowania na przykład. Streamowania są na przykład dobre, ale do grania na odcinku, no to nie wiem. Wiecie, ja nie jestem osobą, która porzuca serię, na przykład Darksidersy dalej chcę nagrać, tylko niestety nie mam z kim, a wolałbym nagrać to, że właśnie z kim,
da się, ale to było. Okej, dobra, tu mamy takie przejście. Kolejny level wbity, to mi się podoba. Okej, dobra, no to zakładamy to i to. Tutaj DPS mniejszy, więc podziękuję. Okej, na resztę to Kataryny w takim razie. Kolejny level. Dobra, pakujmy teraz 2 w kondycję i 3 w zręczność. Pogromca, nowy atut. Zobacz, wytrzymały. Twoje ciało wykształciło naturalną odporność na trucizny, obrażenia fizyczne i moce magiczne. Plus 20% do bazowej odporności na żywioły, fizyczne i zatrucie. Spoko, a pogromca? Ludzie mawiają, że kiedy rozgromisz potwory, gnasz je przed sobą i słuchasz szloków ich kobiet. Czekaj, co? What the hell? Co? Kto wpada coś takiego? Ej, może w sumie warto zacząć to praktykować? Że to miało faktycznie jakieś potwierdzenie w rzeczywistości. Wchodzimy na górę. O, tu mamy kolejną skrzynkę. Świetnie. Zbliżamy pas. Tutaj takie pierdy. Pierścień gorszy u niej, więc u mnie pewnie też będzie gorszy. Dokładnie. Pas jest do wymiany. Te same esencje. Kwintesencja to jest coś nowego. Regeneracja many plus 2 do dodatku, pancerz, odporność na żywioły, a w broni do mocy magicznej daje bonus. Okej, okay, spoko. Dzięki temu zdobędę lepsze trofeum, kurde, nie? Bo jestem cały czas, kurde, czekam, aż zdobędę jakieś lepsze, że móc je zmienić, ale jak na razie nie ma to żadnego sensu. Okej, okay, kogo tu mamy? Żołnierz buntowników. Siema. Thank you, Hunter. So I guess our friend made it safely to the old town. Your friend? I have no idea what you're talking about. We only found you by sheer luck. Please, don't tell me that we have to go back and rescue someone else too. No, no. You helped us tremendously. We'll deal with this. Hey, what? Kilku żołnierzy ruchu uwięzionych w zamku na wyspie otoczyli przeciwko wroga, więc ktoś musi przyjść z odsiedczą. Co? Ej, what? Co to był za quest? Przepraszam bardzo. Bo ja faktycznie nie wiem, co to było, ale tu mi coś zniknęło. Nawet nie wiem, kurde, czy to jest to. Muszę teraz cofnąć, kurde, zobaczyć, co tam było. Ale to jest w sumie racja, totalnym przypadkiem ich znalazłem. Tak myślę, no chyba, że to właśnie było w sumie coś tego questa, który mi zniknął. Tyle
saving throws, do tego strzału się na a nie mam jak ładować na tyle, żeby kurde dobrze to wykorzystywać. Dobra, ona wzięła tę pelerynkę. 27 level, siła woli plus ten. Dobra, ogólnie chyba słabsze widzę. Gorsze jak to wygląda. Ładnie, prawie już ma nałożony bonus. To mi się podoba. Don't get killed while I'm gone. Co my tu mamy tutaj gorsze? Tutaj lepszy pierścionek, więc poproszę. A ostrze też gorsze. No bynajmniej w DPS-ie, ale głównie na tym mi zależy. Miecz pogromcy ma w ogóle jeszcze, to jest w ogóle część setu, to jest osobna kwestia, tylko właśnie to jest ten problem, że to jest właśnie ból, jeśli chodzi o tą grę, że te zestawy, w sensie te części setów nie levelują się. Ja już to będę jakiś część setu. To jest tak karakteryzacja, nie? Ja to będę, ale to jest na tych poziomach, ja jestem. Może po levelach mógłbym być w ogóle lepsze, no ale niestety, przez to, że znajduję na takich rzeczach popularnych, to się nie leveluje. Dark Vader chyba jedyny zestaw, który się leveluje razem z postacią, z mieczą, to jest zestaw odchłania. To jest jedyny zestaw, który faktycznie leveluje się z postacią. Have you seen a stranger with a ridiculous hat? Dobra. Nie dalej. Ja to zawsze taki większy protest to tam nie cenię. Dzięki, teraz trochę zerwałeś muzykę z tak. Dobra. Kolejna brama. To ją oczywiście musimy przejąć. Nie, wróć się jednak bije, tylko się nie zdążyła jeszcze nagle, powiedzmy. Działy strażnicze. Dobra, czekaj. Tutaj na dół musimy aktywować ten kamek, bo była ta szkoda jej ją tak. Brama jest tutaj. No i tutaj jeszcze skrzynkę zgadzam. Kolejne rękawice powleczone orikalkum, czyli pewnie jakieś słabiutkie niestety. Jak to wygląda? Kurde, dopiero się tylko 7? Jeszcze na dziwi zbroję tą tenicę, to jest na lewo i prawo, gdzie patrzę, że ja ich zabijam. Dziękuję.
Jeśli dobrze widziałem, to Katarina chyba dostała level, więc przyjdziemy jej punkciki. To wygląda. Jeszcze czterech i będzie miała to ulepszone. O kurde, sześć punktów?! What?! Ja jej nie przydzieliłem levela punktów od trzech poziomów, naprawdę?! Co jest?! Dobra, to oczywiście zwiększamy zdrowie, no bo aż szkoda tego nie zrobić. I co dalej? Spowolnienie, tutaj podatność, uniknięcie poważnych ran, albo szybkość ataku. Szybkość ataku, to trzeba podbijać to jak najszybciej. Raczej szybciej, tym lepiej. Okej, tutaj jeszcze 6, to się skaluje z kondycją. Dobra, siła woli. Procentowa aktywacja umiejętności, odporność na wszelkie ataki. Dobra, tu mamy 6, to dajmy 3 punkty w siłę woli. 1 w zręczność, 2 w kondycję. Albo nie, 1 w kondycję i 1 w szczęście. Tak to jakoś fajnie podzielmy. To jest normalnie ruch, więc omijamy. Co jest? Skrzynka. Ostrze podróżę do płacy. Tak, co fajnie zależy od linia, pierdolę. Jeszcze jeden. Czy będzie jakaś animacja, może taki efekt, że odstawiam, że już... Nie wiem. Nie było po prostu. Miecz oblężniczy. Zobaczmy. Ach, gorszy, więc podziękuję. To jest też gorsze. To nie dla mnie. To jest gorsze i to jest też gorsze. No dobra. Jak to wygląda? Wow. Kurwa, nie wierzę. Plus... O, później, że to Katarina, to nie ona. To był gościa. Myślałem, że coś się faktycznie wydarzy, jak nie ma, ale to jest... Widać, że nic się nie wydarzyło, to się jeszcze, kurde, tylko 4% od tego ruchu, ataku się wydało. Także już się to potrzebuje. Ewentualnie plus 15 do zręczności, a to jest jeszcze gorsze. Dobra, wróć, no to akurat jest minimalnie lepsze, no bo to jest jakiś bóg na sobie. Na razie proszę mi zmienić formę, wróć do tej mojej formy meduzy, która atakuje zwarcie, bo zbędnie się na nią. Tyle razy mi się da. I don't have enough mana. Potwie, ile wymerów działa na niego, to jest mało. A force wall? That's clever. Also annoying. We should find another way. Aha, okay. Tutaj też? This street is also closed. Formigati must be really scared of us. Or he needs time to prepare something nasty. Oh wait, it's the same thing, isn't it? No. Nie są cztery różne punkty wejścia, tylko... Wróć, to są cztery punkty wejścia, ale tylko w jednym punkcie się będzie chciał kolejne pole siłowe. I can't believe this. What's with the professor and the force walls? And not a single switch in sight that we could destroy to make them disappear. Na głoś, prawda, Katarina? Już
po walce, nie? No właśnie. I need healing. To mówię już po walce, po czym chcę wchodzę w walkę. I've had it with these stupid force walls. They'll never get to full Megati. We must find another way. I don't really like asking for help, but I would suggest that we talk with our engineer friend. A, czyli przyszedłem tu tylko po to, żeby się dowiedzieć, że muszę wrócić do kryjówki i popytać naszego ziomeczka, żeby mi coś ogarnął, jakąś wejść z tych ścian. Ha, zajebiście. Naprawdę cudowny. Mutacji. Grozy i Dreadworks. Zobaczmy. Miecz dwuręczny. Gorszy. Nie, to Katarina. Te gorsze, te gorsze. Też gorsze. Te gorsze, te gorsze. A to? Też gorsze. Jak na złość. U niej? Też gorsze. Dobra. Reputacja w takim razie. Jeden punkt w takim razie do wydania nam został. Czemu się powtórzyłem z tym w takim razie? Nie mam pojęcia. Zobaczmy. Więcej do bazowej furii. No, chyba do generowania furii. Tutaj 3 punkty zdolności, 2 umiejętności. Wymagania dla przedmiotów zmniejszone o 1. W sumie czemu nie? Dobra. Jesteś szanowany wśród łowców potworów, gdyby założyli własny pub, miałbyś własne miejsce przy barze. Zajebiście. Okej. Teraz tutaj dodamy sobie trzy punkciki, myślę, w siłę woli. Umiejętności dodamy sobie tutaj na 5 poziom. Jak wbijemy level, to dodajemy kolejny, to będzie na maksimum wtedy. Dobra. No i co im pokazuje? No powiem do kryjówki po prostu. Co to jest? O Jezus! Kurde, tak stanęliśmy, że jest jakiś znacznik, a to nie to była ta kula tylko. Ja pierdolę. Zawracam na koniec. Ja nie musiałem tego teleportu używać, tylko mogłem się tam przejść do bramy, ale nie po to mam te opcje, żeby jej nie używać. Dobra, inżynier jest tam na górze. Na dole mają do nas cyganie. Questa widzę, a proszę, miałoby już nie być questów w kryjówce. Czy tam Romowie, przepraszam. Ach, Mr. Van Helsing, thank God you're here. I saw something terrible in the tunnels. The ink is coming. What do you mean, the ink is coming? A dark mist is flooding the tunnels, spitting forth all manner of horrors. They will soon be upon us. You must do something. I'll go and deal with them immediately. Okay. O nie, kurde! Fuck me! Dobra, mamy kolejną obronę bazy, ale trochę w debilny sposób się striggerowałem, no bo nie chciałem w sumie tego triggerować. A dobra, jak już idą, no to niech idą. No powiem, dobra, widzę na początek same się z tej strony. Zostały. Okej, ale faktycznie są takie dwa potworki z inkałki. Część maszyny mi z tego wytropiła. Jakim cudem? Wtedy musiał się rozbijać na kilka korytarzy, to jest zostać tego cudowego. Zaprawdę dobrze rozmawiać z sobą. Właśnie
bojowy, to powinien zostawiać się po sobie. No i wszystkie te potwory z Inkausu powinny zostać. Okej, dobra, tam się przedzierają, więc idziemy sobie na skróty tędy. To jest cały czas pierwsza fala niestety, to jest ten drobny problem. To jest ogólnie tak jak w miarę wzmocnienie, tylko dalej niestety jest lipa, jeśli chodzi o wzmacnianie, więc właśnie... Najlepsze oparcie, że nie daje sobie radę z tymi podstawowymi mobami, tylko gorzej jest z tymi właśnie pomocniejszymi. Nie wiem, że ta pułapka nie daje radę. Czy tutaj? Tam na górę, więc idziemy na skróty tędy. Biegnij, Val Helsing. Tak ci kliknę, żebyś tam od razu poszedł. Ten prąd postawił. Jak która niestety dalej trwa. Ja na złość nie chcę się kończyć. Znane to, że części maszyn ich robią. W sumie tego tu nie powinno wpływać. Dobra, i znowu idziemy na drugą stronę. Dobra, oby nie skręcali, kurde... Tam, no i oczywiście skręcają. O, dobra, ale tam pułapka by się zabiła. Zobaczył... No tak, no tak, jak zginął, to nie zobaczył, co mam tu. Okej. Ciągnięcie charakter za zabijanie mitycznych potworów. Kwotę za którą dostałem, to jak zabijałem harpie, nie? Też tak właśnie jak Herkules ma też się. Nie dam sobie ręki w mitologii, jestem dawny, ale jestem prawie pewny, że Herkules z jakimiś charakterami walczy. Kurde, akurat na kolejną falę postawiłem sobie. Znaczy, odpaliłem te, jak się był koniec fali. Dobra, zestaw pułapki w takim razie. Dobra, ogniomiot demontujemy. Gromomiot, to bym zainstalował tutaj. To miejsce. Ha, nie mogę, bo już jest prawie maksimum pojemność, dobra. Okej, to co by tu jeszcze tak? Może by te kolce rozsadzić trochę bardziej? No, w tym miejscu na przykład całe to, żeby tymi kolcami obsiać. Będzie dobre, myślę. Uwalnia wilkołaka, gdy zbliżają się potworogowie. Ciekawe. Dobra. My backpack is full. O, patrzcie, faktycznie. Dobra. Nie mogę jej wysłać zakupy, dopóki fale trwają, a sam też tam nie pójdę. Chyba.
Kto wie, może zdołam się przejść na szybko, spylić te wszystkie przedmioty. Mogę czy nie? Nie, dopóki się nie skończy. Dobra, zmieniamy palę. Druga z trzech. Zobaczymy, jak tam mi pójdzie. Oni idą tutaj czy tam? Chyba tam. Dobra, no to let's go. Już jesteśmy przygotowani na nich. But! Od razu! To chyba strasznie długi Dobry. Wejdzie, zda, zaktywuje i one potem już razu na drugą stronę. Dlaczego muzyka jest taka cicho, nie? Ja potem głupieję, bo ja nie wiem, czy ja coś mam źle ustawione, czy po prostu muzyka sobie się wygra. Zresztą wie, ja mam tam moje ściszone na głośnika, że nie muzyka na mikrofon, jak się wygra. Dla was nie będzie to czas. Jeśli idą dokładnie w to miejsce, więc to mi akurat na rękę. Jest taka pułapka, rusałkę prawie łączy. To nie może tak, wiecie, to na pułapkach polegać. Najlepiej jest po prostu, wiecie, żeby to trzymać pułapkę. Ja niestety jestem w tym miejscu. Teraz stawiamy łapek. Nie ma jakiegoś skutku, żeby przejść do drugą stronę, prawda? Ja muszę takie mega stopy sobie bawić. Uważać, że nie jest tak znajdę, że nagle mnie nie zastąpi. Ale to jest dobrze i ma to bardzo sobą. Fala? Pięknie, kolejna fala, dobrze. Ekwipunek, to mi tylko jakieś pierdy wpadły. Katarina w sumie nie zbrała nic więcej. A to akurat dobrze. Okej, teraz ze wszystkich stron będą nawalali.
Czyli właśnie to jest to, kurde, tu powinna być jeszcze jakieś takie połączenie tylko dla mnie, żebym mógł się stąd tutaj tak szybko przedostać, nie? Ale nie, ja muszę iść specjalnie tutaj dookoła albo tutaj. I zanim ja tutaj dojdę, to oni zdążą przejść albo tu, albo tu. Dobra, pneumozdrabniacz, młynokanał. Ile to kosztowało, ten młynokanał? 5 pojemności i 10 części. Okej, ten gromomiot bym stąd zdemontował. I mamy 8, to akurat 2 prądoparkiety jeszcze mogę postawić. No to postawmy sobie jeden tutaj i jeden tutaj. Tak ładnie, bo to ogólnie jest tak w miarę dobrze chronione, nie? Tu już myślę, te kolce też za tę sprawę, ale warto się jeszcze tak to posadzić w razie W. To nie coś nowego, raczej nie. Umiejętności do wydania coś nie mam, ale na tej fali mogę sobie nabić kolejny poziom. Dobra, let's go. Czyli teraz to samo. Zobaczmy, skąd wychodzą. Na razie z tej strony, więc dobra. Tutaj oczywiście poczekamy sobie w tym miejscu, aż sami do nas przyjdą. O, patrzcie, a ci sobie tutaj będą szli. Cwanie, cwanie, nie powiem. Jak tutaj być odkręcowane, jak oni chodzą, czy jakby gra to... Czy gra jakby sama to jakoś koryguje, nie? O dobra, tam są na razie pułapki dobrze radzą, więc tam mogę mieć spokój. A nie, kurde! Tam wpadli się od razu w cholerę. Nie to. Okej, tam są pułapki na razie dobrze radzą. O, dobra, się przydarli trochę. Trzeba tam iść. O! O! Dobra, jednak nie trzeba. Jednak nie trzeba. Ej, kurde, szkoda, tak to dobrze, tak on dobrze stanie. No patrzcie, kurde, no, nie wiem, jakie tam potworki idą, nie? Ale zakładam, że raczej podobne do tych, z którymi tu walczę, czyli takie lesowniki, rozproszone umysły i tak dalej. Pyk padli, ładnie. No i pięknie, co? A właśnie, to nie zginą. Kurde, co nie zginą na tym? Jeśli nie zginą na jednej płatce, to nie zginą. Teraz mnie dopiero myślane. Pięknie, to jest ładnie. Dostał prądę, bo będzie to. No siema, jedź. Kurde, łączę. Okej. Powstrzymani, teraz dzidujemy od razu. Pyk, jak ładnie zmiażdżeni. Wiem od razu na drugą stronę. No levela jednak niestety nie będzie, bo ja pierdol... Ile? Ja potrzebuję tego eksponowania na kolejny level. Nie wiem, ile to staje ekspo za te potworki pomniejsze. O, tam się coś silniejszego chyba przedziera, więc lepiej tam przejdźmy. Okej, no i proszę, dobrze dostać się na skoń. Polać tych, idziemy tutaj. No i patrzcie, rysałka przeżyła ogólnie. Też przydały jakieś kolce tak naprawdę. Patrz, niby te podstawowa pułapka, a jak może pomóc?
widać kolosalną różnicę do poprzedniej obrony. O kurde, ej, ktoś się wdarł? Kiedy i gdzie, kurde? Patrzcie, jednak leciutko jest nas zapełnione. Intrygujące. Dobrze, że nie wiem, kto i kiedy się wdarł, kurde, do piłki. Muszę coś umknąć. Jakiś ten muszek musiał się... No wdarł się, no to... Grzeć się, tak? No raczej dobrze rozumiem. Myślę. No i ten mógłby zostać zmielony. Tutaj. Dobra, no i kryjówka obroniona, to mi się podoba. Okej. Okay. Wygląda, że fala Inkaustu sprowadziła do pobliskich tuneli hordę potworów. Bestie zbliżają się w naszą stronę, więc muszę po raz kolejny bronić kryjówki. Nie no, panie, kurde, 1000 expa, tak praktycznie za darmo. Ha! Time to teach him a lesson! To jest wszystko raczej gorsze, więc nie ma co przeglądać, sprzedajemy od razu. Tutaj w naszym przypadku też jest wszystko gorsze, więc adios. Kurde, prawie 500 000. Masakra. Would you like to earn when this is over, I want to open my own shop. Dobra, tutaj mamy bonus. Tu nie mamy, to możemy zakląć. Co się dodało? Plus 7 do błyskawic, nice. Tu. Tutaj jest. Tutaj też. Też jest. Tutaj nie ma. Co się dodało? Bazowa siła woli, też spoko. Jeszcze możemy zakląć. Plus 75% do obrony przedmiotu, ładnie. To. To. To jest. To jest. To przed chwilą zakląłem, to też ma. To i to też. Dobra. Okej, okay, ja właśnie to jest to, ja mam też taki kurde, ile musiałbym zadać? 20 tysięcy obrażeń, ale ja kurde nie mam kiedy dobrze strzelać kurde z tej broni. Literalnie teraz bym chciał jakiegoś bossa, który byłby takim, w cudzysłowie taką mini gąbką na pociski, żebym do niego cały czas tylko strzelać, nie? Bossa bo mini boss. Bo ja mam za słabo rozwinięte strzelanie, żeby cały czas strzelać. Van Helsing, you're back. That was quick, bless your heart. Oh, that's sweet. Will you tell him or should I? I'm afraid we can't celebrate yet. The Palace of Machines is surrounded by impenetrable force walls. We can't get to the professor yet. Oh, I see. And you thought I would know the trick to disarming those walls. Now that is sweet. And no, I can't help you. It's a new technology devised by a true genius. We only need you to tell us where to go and which levers to pull. We'll take care of everything else. I can tell you one thing. I know where you can find the man who invented those walls. Go to the industrial port and seek the lab of Nikola Tesla. But that is all I was talking about. That's all we needed. Bye. Proszę, mamy poszukać Nikoli Tesli. Ciekawe. Okej. Okay. So the lever goes into the slot and then... It might work. Tutaj tego ja nie mogę jeszcze zrobić, bo potrzebuję prototypu transformatora elektrycznego. No szkoda niestety, że nie mogę bardziej tego generatora ulepszyć, no ale cóż. Bring me a hammer and a wrench and I'll fix anything. Co to? Ogarnęli twórcy, więc tego nie odejdę. What if we put a valve into the generator? Właśnie ta kuźnia, kurde, z tego jeszcze nie skorzystałem. Dobra, to kiedy indziej? Czyli dobra, musiałbym gdzie iść? Zobaczmy. Wejdę do kanałów, ale nie, bym chciał zobaczyć to. Przecież dobra, zobaczmy, jak wyjdę tutaj. Gdzie? Port przemysłowy. Dobra. No to okej, okay. Tam pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Ode mnie w tym póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga, w którym dalej będziemy progresowali fabułę tej gry. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!